Piąteczek Piątunio, kiedyś tak mówił Adam Hoffman, legendarny rzecznik PiSu, o piątkowych swoich wyskokach. Mieliśmy bardzo wyskokowy dzień i dlatego dzisiaj, drodzy Państwo, wydanie specjalne Podejrzani Politycy Ekstra, w którym będę rozmawiał z doktorem Mirosławem Oczkosiem, ekspertem od wizerunku, a później z ekspertem od Public Affairs, wieloletnim dziennikarzem politycznym Mikołajem Wójcikiem. Będziemy rozmawiali o dzisiejszych przesłuchaniach przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, ale zachęcamy też Was do wyjątkowej możliwości podyskutowania nie tylko już pod naszym podcastem na YouTubie, ale otwieramy nowy rozdział i ekskluzywne treści, które będziemy publikować na naszej grupie na Facebooku. Linka możecie zobaczyć już pod naszą premierą dzisiejszą. Natomiast, żebyście nie zatęsknili się za Błażejem Makarewiczem, to chciałbym Państwu powiedzieć, że regularny odcinek Podejrzanych Polityków, w którym omówimy wydarzenie tygodnia, kontrowersje i stan gry, będziecie mogli obejrzeć w niedzielę wieczorem. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj skupiamy się na sytuacji po przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego, pierwszym przesłuchaniu, a już w niedzielę będziemy podsumowywać tydzień, gdzie wydarzeniem, oczywiście wydarzeniem tygodnia, będzie wizyta prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Donalda Tuska w Stanach. Natomiast jeśli chodzi o kontrowersje, to porozmawiamy sobie o tym, jak można podsumować 100 dni, co się nie udało, skąd rozczarowanie narastające jednak brakiem spektakularnych efektów. Dajcie znać, co o tym myślicie, a my wracamy do Was w przyszłym tygodniu. A teraz zapraszam na rozmowę z naszymi gośćmi i pamiętajcie, grupa jest dla Was, będę tam ja, zmuszę też Błażeja. Rozmawiajmy, dyskutujmy, bo nasza rosnąca publiczność jest przede wszystkim naszym zwierciadłem i kierunkiem do podążania i podejmowania tematów, które Państwa najbardziej interesują. Zapraszam do naszych rozmów. Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Doktor Mirosław Oczkoś, ekspert od wizerunku, ale też znany komentator rzeczywistości politycznej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, że znalazł Pan czas, chociaż gorący to bardzo dzień. No i od razu ad rem do rzeczy. Czy Jarosław Kaczyński wyszedł zwycięsko z tego starcia z komisją? Dużo sobie jego krytycy obiecywali po tym, jak może polec spektakularnie, a potem mieliśmy jego wejście w starym, dobrym, prezesowskim stylu i oczywiście chyba wszyscy zostaną przy swoich zdaniach. Czy tak jest? To pytanie jest za wczesne, dlatego że mecz się rozpoczął i na pewno Jarosław Kaczyński nie przegrał tego starcia. To jest bardzo ważne. A przynajmniej jak dotychczas patrzymy na to, że tego starcia nie przegrywa. Zobaczymy, co jest dalej. Ale zaczął grę na swoich warunkach, to prawda. I komisja albo dała się zaskoczyć, albo dała się po prostu lekko ograć na początku. Lekko ograć, ale z drugiej strony oczywiście to powiedzmy tym, którzy nie oglądali, prezes Kaczyński półtorej godziny razem z kolegami z PiSu, podwładnymi trzeba powiedzieć Zjednoczonej Prawicy, rozgrywali to tak, że no, chcieli pokazać, że prezes nie może wszystkiego powiedzieć, ale prezes zrobił coś w takim iście prezesowskim stylu, czyli przyszedł i powiedział sobie tylko część przysięgi, uciął przysięgę na swoich warunkach, ale czy to nie jest przypadkiem tak, że on pokazuje też w jaki sposób on podchodzi do obowiązków i prawa, które dotyczy nas wszystkich. No, szef Naczelnej Rady Adwokackiej, pan mecenas Rosati, powiedział, że to zupełnie jakaś kpina granda i niedopuszczalna historia, żeby świadek mógł sobie sam no, okrajać przysięgę. Ja się zgadzam z panem prezesem z Naczelnej Rady Adwokackiej. On patrzy też prawniczo. Ja na to patrzę też wizerunkowo.
i marketingowo-politycznie, bo wszyscy nastawili się, że pan prezes będzie wyjaśniał jakieś sprawy z jakimś Pegasusem. I to jest błędne nastawienie na wejściu. Pan prezes po pierwsze przyszedł załatwić sprawę najważniejszą, a mianowicie pokazać swojemu elektoratowi, a bardziej nawet jeszcze poza elektoratem swoim właśnie podwładnym, że on jeszcze żyje, nie odstawia nogi i jest takim samym kuliarkiem, jak był do tej pory. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, też pewnie przyszedł wysądować, co ta komisja może, jak ona może, czego nie może, jakie mają możliwości, jak się nastawili, bo komisja zaryzykowała, biorąc na początek od razu tego tłustego misia, najbardziej wypasionego, z tego ula, który tam się pojawił kiedyś w przesiece, czy gdzieś tam robili tą konwencję. No a Jarosław Kaczyński jako tłusty miś jest graczem w polityce polskiej. To nie jest amator. On może już mieć fazę schodzącą. Pewnie krytycy bądź przeciwnicy liczyli na to, że do tej pory Kaczyński, który grał, no jednak sparingi i mecze towarzyskie, bo nie miał kontaktu do wyborów z realną grą, że może tutaj coś jeszcze da się ugrać. I podejrzewam, że gdyby komisja była trochę lepiej przygotowana, to dałoby się ugrać więcej wizerunkowo, dlatego że były momenty, kiedy puszczały mu tam już trochę nerwy, tym bardziej, że co się przebija z tego narracji, znaczy to, z tego, co widać i z tego, co słychać, bo zawartości merytorycznej tam wielkiej nie ma, ale myślę, że się nie spodziewał, bo tam, gdzie już mu wygodnie, mówi, nie pamiętam. W związku z tym ten wizerunek takiego ciepłego staruszka, który pójdzie i wykwita mu dróżka, jest wymieszany z wizerunkiem cwanego gracza politycznego, który już niejedną koalicję przerobił, niejednego koalicjanta skonsumował sauté albo doprawiony lekko. No i tam, gdzie mu pozwalano na to, to tam się to działo. Powiem szczerze, najgorzej na tym wszystkim tle wypadli jego właśnie ci podwładni Giermkowie, którzy zepsuli całe show, bo jakby wytrzymali ciśnienie, a nie wytrzymali ciśnienia, no to oczywiście byłoby lepiej. Natomiast druga strona, i to już to, co pan redaktor powiedział, też coś z tego wyciąga. Ja teraz pomijam oczywiście komisję, bo komisja jakby zaprosiła Kaczyńskiego na koniec albo w środku, to byłaby bardziej rozgrzana. W tej chwili to każdy tak pracuje, jak umie. Nie wiem, jakie jest przygotowanie. Ja bym panią Srokę tutaj jednak ocenił pozytywnie. Natomiast mówimy o tej warstwie przekazu. To czego się dowiedzieliśmy? Że pan prezes nie pogodził się do końca z przegraną, że stracił już władzę. Że miał władzę tak absolutną, że może sobie w dowolnym trybie przyjąć jakieś przyrzeczenie, albo połowę tego przyrzeczenia, albo końcówkę, albo co mu tam przyjdzie do głowy, co sobie przyjdzie. Jak pani przewodnicząca czytała procedurę, no to on chciał coś powiedzieć, to powiedział. Czyli bez żadnego trybu się tam działo. Natomiast co się przebija? I to jest dosyć porażająca wiedza, jeżeli miałbym użyć określenia pana Kaczyńskiego, że on i władza, która rządziła nami 8 lat, kompletnie się odkleiło od rzeczywistości. To znaczy, on wymaga dla siebie jakiegoś specjalnego traktowania, jakby był przynajmniej królem Polski. On nawet nie jest królem Polski, nawet nie jest królem Żoliborza, a nawet nie jest królem ulicy Mickiewicza. Demokracja nie polega na tym, że się panuje nad nami, tylko że się nami rządzi. Jarosław Kaczyński pomylił panowanie z rządzeniem. I tutaj były takie sygnały, nawet dosyć dużo, no właśnie jak on to traktuje, dlaczego się chce go przesłuchiwać, prawda? Albo jak dostanie glejt od Tuska, no to on powie, chociaż już w którejś fazie tam powiedział, albo nie powiem, ale też nie powiem, dlaczego nie powiem. Czyli Kaczyński w dobrej formie nie jest, natomiast był przygotowany na taką dobrą formę swoją. Ja pamiętam pierwszą wypowiedź Kaczyńskiego z 92 roku, prezes Polskiego Centrum. Pewni ludzie spotkali się w pewnym miejscu i pewne rzeczy ustalili. I teraz przez te lata to się twórczo rozwinęło.
To prawda, ale z drugiej strony jeszcze na chwilę, z racji na to, że jest pan ekspertem od wizerunku, chciałem zwrócić uwagę na to, w jaki sposób mieliśmy przygotowanie opinii publicznej do tego przesłuchania. Bo przecież najpierw pojawił się kontrowersyjny tekst o Pegasusie w Rzeczpospolitej, gdzie kwestionowano za pośrednictwem niektórych ekspertów to, co już wydawało się być bezsprzeczne, a później mieliśmy jeszcze konferencję, taką no, konferencję, oświadczenie, 40 minut nieprzerywanej mowy. Swobodnej wypowiedzi. Swobodnej wypowiedzi Mariusza Kamińskiego i pana ministra Wąsika, eksministrów, gdzie też jakby próbowali odwrócić narrację. Na ile to jest no, operacja zakończona sukcesem, a na ile, no i na ile pan ocenia w ogóle to, bo to jednak było zaskoczenie chyba dla wszystkich rządzących obecnie. Znaczy, to jest za wcześnie, żeby powiedzieć, czy coś da efekt, czy nie. Natomiast ewidentnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość i ta ścisła prawica, co czasami brzmi oczywiście śmiesznie, ale skupiona przy Kaczyńskim, ma plan. Znaczy, próbują wykonać pewien numer. Jeżeli ktoś zwrócił uwagę się na tekst pana prezesa Kaczyńskiego, który powiedział, że on bardziej ufa Kamińskiemu i Wąsikowi niż pan prezydent Duda na. Dokładnie tak o to myślę. Chciałem spytać. Właśnie, przepraszam, bo wchodzę w słowo, ale muszę. Czy to nie jest trochę tak, że on jest dzisiaj zarówno prezydent, który wcześniej ułaskawił Kamińskiego i Wąsika i mówił, że on uważa, że to krystaliczni ludzie. I teraz Jarosław Kaczyński tak naprawdę są zakładnikami Wąsika i Kamińskiego, bo w momencie, gdy rzeczywiście, na przykład przewodnicząca Magdalena Sroka ujawni informacje, które już wpłynęły do komisji, o których ona mówi, że jednoznacznie wskazują na to, że kłamią Wąsik i Kamiński, no to wtedy będzie to chyba trudna sytuacja zarówno dla głowy państwa, jak i dla Jarosława Kaczyńskiego, czy nie? Będzie, dlatego że trudny jest komentarz taki na bieżąco z perspektywą, nie wiem, 2 miesięcy na przykład, czy pół roku. Natomiast pamiętajmy, że ta gra idzie o wybory samorządowe. To znaczy, jeżeli prezes Kaczyński poległby na tej komisji przed wyborami, no to w zasadzie nie ma o czym gadać. Jeżeli będzie można wyciągnąć pewne smaczki, że proszę bardzo, jaki był świetny, jak fantastycznie sobie radzi, to może plus jeden sejmik się da wyciągnąć. Natomiast my też patrzymy na to, dajemy się wpuszczać pewien kanał, ale to nie, że no, tak po prostu jest, to nie, że czy chcemy, czy nie chcemy, no komentujemy, ponieważ nie mamy tej wiedzy tajemnej jakiejś tam, ale tu pan aktor dobrze zauważył, że Kaczyński też się daje wpuszczać w kanał, dlatego że wszystko, co tam mówi, no bezpieczne jest, co nie pamiętam, ale tam, gdzie mówisz, kogoś nie zna, nie słyszał, pierwszy raz widział albo pomylił daty, że słyszał od Kamińskiego w 2017, a później powiedział, że w 2019, to później się odwróci przeciwko niemu. Im bardziej będzie się dobrze czuł na tej komisji, tym będzie więcej błędów popełniał. Czyli przeciwnicy liczyli, że da się go wyprowadzić z równowagi, a to się zawsze da się zrobić, ale też stworzy mu się warunki cieplarniane, niech się rozwija. Jarosław Kaczyński, który ma głód właśnie tego występowania, zresztą kuriozalna scena przy windzie, kiedy pan poseł Bochenek mówi, że... Złośliwy to... pan jest, panie doktorze, złośliwy. Bo tam pamiętam... Wyszło był złośliwie, był tak, konferencjerem ja jest. Ja wiem, to złośliwe. Przepraszam tak. Najmocniej pana posła. Każdy gdzieś zaczynał, nie ma problemu. I tam kuriozalna odpowiedź padła, że ja słucham tylko pana Bochenka. No to jeżeli by tak było, to rzeczywiście byłoby to dosyć ekstrawaganckie podejście do polityki. Myślę, że pan prezes nie słucha pana Bochenka. Natomiast z czego się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że pan prezes nie lubi słowa fake i dla niego to jest coś obraźliwego. Dowiedzieliśmy się, że im bardziej ktoś ma poczucie, że jest nieważny, tym trzeba bardziej go podciągać, że jest doktorem, prezesem. Tak, to wszystko wiemy. No, Jarosław Kaczyński ma pewnego rodzaju taką przypadłość, psychologowie mówią o różnych rzeczach. Natomiast tu się kłania Margaret Thatcher, cały czas się kłania Margaret Thatcher. Jeżeli trzeba zapewniać o kimś, że jest się damą, to na pewno się damą nie jest.
I nawet już Kaczyński będzie wyłapał to, że mówi, no już dajcie spokój, a tam poseł Ozdoba leżąc w jakimś takim przysiadzie i poseł... Bezlitosny pan jest, panie doktorze. Muszę no chyba... ale tak było. Tak było tak i było. Oczywiście taki, znaczy to jest kwestia, to będziemy dyskutować, bo pewnie nam niektórzy powiedzą, a czepiacie się, to jest po prostu szacunek dla starszego człowieka. Postawmy tutaj przecinek, bo mamy mało czasu, a jeszcze zależy mi na tym, żebyśmy zamknęli tą moją myślą z początku, czyli jak to wygląda jeszcze w kontekście drugiego bardzo ważnego gracza, w zasadzie może półtora gracza, bo mieliśmy Donalda Tuska, który pojechał z prezydentem do Joe Bidena. Oczywiście i zwolennicy Dudy uważają, że on tam był ważniejszy i zwolennicy Tuska swoje wiedzą, ale jednak to Tusk dzisiaj się widzi z liderami Europy, z Macronem i z Olafem Scholzem, a po prezydencie Dudzie zostają dziwne zdjęcia, selfiki z Lincolnem, bieg z redaktorem naczelnym Faktu. No takie to i wydaje się... I kto tu jest złośliwy? Nie no, ja tylko mówię o faktach. Znaczy jestem trochę złośliwy, bo jest mi przykro, jak widzę, że prezydent, który z jednej strony jedzie do Bidena i mówi o tym, jak to Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, mu dziękuje, a potem no tupie nogą, że on jednak żadnego ambasadora nie da się odwołać bez jego podpisu, chociaż właśnie na koniec dnia to wszystko się wydają być takie no, napinane muskuły, które szybko pękną w zasadzie, bo można mówić, że nie może, ale realnie będą rządzić charge d'affaires i on niczego nie zyska. I tak samo myślę, że podobnie było z obroną więźniów politycznych. To już wielka złośliwość z mojej strony, ale po śmierci Nawalnego jestem bardzo jeszcze zbulwersowany tym. Czy no, jakby pan to ocenił, tą sytuację trzech, że tak powiem, głównych rozdających karty w polskiej polityce? To jest dosyć prosta sytuacja, dlatego że Andrzej Duda, no spełniający funkcję prezydenta chyba raczej trochę przypadkowo, nie sprawdza się na tym stanowisku i myślę, że już nie może być gorzej wizerunkowo, politycznie. Nie widzę tego. Ta poprzeczka już nie leży na ziemi, tylko leży już nawet pod ziemią, czy może spokojnie na nią przejść. Oczywiście no, tak się gra, jak przeciwnik pozwala, albo tak się gra, jak wiceprezydent pozwala. I wiceprezydent Masalerek postanowił jednak zagrać jakąś grę polityczną, mając Andrzeja Dudę, i mówi, że nie zawaham się go użyć. No i go używa różnie. To jest wszystko niepoważne, to znaczy wizyta oczywiście, tu jak najbardziej okej. Okay. No, nie było też chyba innej możliwości. Wydaje się, że prezydent musi spotkać się z prezydentem i jakaś formuła jest taka dziwna. No mamy takiego prezydenta, ja teraz nie mówię już o Dudzie, tylko w ogóle o formule bycia prezydentem, że no, głowa państwa, ale nic nie może. I nawet jak była koalicja, znaczy jak, przepraszam, jak byli jego koledzy, czy nie wiem, czy oni się przyznają, że są jego kolegami, albo to różnie bywa, ale z tej samej opcji politycznej, to też dużo nie mógł. I taka konstrukcja, że prezydent wetuje albo ma jakąś inicjatywę ustawodawczą, okazuje się, że jak trafia na element polityczny akurat w danym momencie, który jest tam niepasujący do tej układanki, albo można go wyjąć, no to pan Andrzej Sebastian Duda jest tego przykładem, że no zawetuje wszystkich ambasadorów. No i co z tego? No właśnie. A mało tego, przecieki były wcześniej takie, że się dogadali i prawdopodobnie polega to na tym, że do jakiegoś momentu się dogaduje, a później przychodzi na przykład właśnie minister Masalerek i mówi nie. To ja mogę powiedzieć, że nieprawdopodobnie tylko tak było, panie doktorze. Tak dokładnie no, było niestety, to, bo to wiem już na 100%. Właśnie też, już nie chciałem tutaj jakoś tam błyszczeć jedną tajemną, ale była umowa, że zostawia czterech ambasadorów ruszczewskiego w ONZ-cie, bo to jest zapisane. No ale jeżeli nawet jest zapisane w paragrafach czy konstytucji, no to jak Prawo i Sprawiedliwość, czyli władza z poprzednich 8 lat traktowała prawo, no to mogliśmy zobaczyć dzisiaj, jak prezes sobie, po prostu tam jest przepis, że tam musi coś być i on sobie nie zrobi przyrzeczenia i ma nas gdzieś. W związku z tym i te wszystkie inne pozostałe rzeczy, no to Andrzej Duda to już jest idealnym przykładem złego funkcjonowania jako prezydent, jako urzędnik państwowy,
Ponieważ ja bym się dopominał ciągle jeszcze, że nie zaprzysiągł prawidłowo wybranych dwóch czy trzech, nie pamiętam, sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tam to go przekreśliło i teraz cokolwiek by sobie tam robił, biegał, skakał, recytował, grał na skrzypcach i stepował, odejdzie do, w historii, jak, w niebyt jako prezydent zbędny. Jako niepotrzebny, który po prostu, no tacy są prezydenci różni w różnych krajach, natomiast myślę, że jednak może mu się to skończyć jakąś Trybunałem Stanu czy czymś innym. Pojechał Tusk do tego, ostatnie zdanie, że administracja amerykańska doskonale wie, kto podejmuje decyzję, ale to byłoby zbyt proste oczywiście, bo to jest banalne, że to jest premier w Polsce. Natomiast tam pojechał jeszcze Sikorski jeszcze parę osób, na przykład Graś się pojawił, zauważyłem. Czyli to, że się w nocy pojawił komunikat, że właśnie dzisiaj odbywa się Trójstron Weimarski, odbywa. To jest coś, co przekazał Biden, być może Blinken czy Austin. Co się dzieje w Ukrainie, jakie są zagrożenia. No i rozmawia się z ludźmi poważnymi i według mnie Tusk po prostu dostał pieczątkę, potrzebował, nie potrzebował, ale dostał pieczątkę największego mocarstwa na świecie, największego gracza w NATO, że stawiają na niego jako na lidera Europy, co nie znaczy wyprowadzkę od razu do Brukseli, bo niech się nie cieszą, ale to jest nasz mąż stanu, czy się to komuś podoba, czy nie. I na niego postawili Amerykanie, a przeważnie jest tak, że stawia się na mocnego, a nie na figuranta. I to jest koniec kropka dla mnie. Koniec kropka. Doktor Mirosław Oczkość, ekspert od wizerunku, dzisiaj debiutujący, ale na pewno będziemy musieli to kontynuować. Bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Liczę na kontynuację i bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam. Dziękuję. Drodzy Państwo, żegnamy się teraz z doktorem Oczkosiem, ale nie kończymy jeszcze specjalnego wydania, bo zaraz dołączy do nas jeszcze jeden nasz gość. Ja już sprawdzam w realizacji, czy będzie zaraz gotowy i zaraz do Państwa dołączamy. I wracamy do rozmowy o niezwykłym dniu w dzisiejszej polityce, niezwykłym, bo też chyba przebieg posiedzenia Komisji do Spraw Zbadania Inwigilacji Pegasusem był niezwykły, ale jak ocenia to nasz drugi gość, Mikołaj Wójcik, ekspert od polityki, ekspert od public affairs, analityk polityczny i też od niedawna nasz komentator cotygodniowy. Polecam felietony na radioz.pl. Mikołaja Wójcika, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jutro też będzie o tym dniu. No właśnie, to będzie, to zostawmy akurat jako niespodziankę, natomiast, bo liczba fanów wzrasta, ale chciałem, żebyśmy chwilę pomówili o tym, na ile to było zaskakujące posiedzenie, bo no, mam wrażenie, że słyszymy rytualne opinie, czyli z jednej strony o, byli nieprzygotowani, jak mogli tak się tak zaskoczyć, dać i tak dalej, a z drugiej strony patrzcie, jak się wije, pluje na demokrację, w ogóle olewa, wybiera sobie na przykład pół przysięgi w rozmowie, którą odbyłem przed rozmową. Naszą Mirosław Oczkoć też zwracał na to uwagę. Mówiliśmy o wypowiedzi pana mecenasa Rosatiego. Mikołaju, tyle lat z prezesem się musieliśmy zapoznać, jak to, co się wydarzyło, jest dla ciebie zaskakujące. No i na koniec, jakie może przynieść efekty? Zakładamy, i to wszystkim państwu mówimy, że wprawdzie dzisiaj wydanie specjalne, ale absolutnie mogę już dziś powiedzieć, że to nie jest ostatnie przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, na pewno. No, dobrze by było, żeby to nie było ostatnie przesłuchanie. Trochę chyba po dzisiejszym dniu mam taką refleksję, że szkoda, że jest pierwsze, bo bardzo duże były oczekiwania, taki napompowany balonik, jak to się mówi, tak? Oczekiwań. No i w myśl tej zasady, że oczekiwania rodzą rozczarowania, to myślę, że te rozczarowania się właśnie wzięły z tych napompowanych oczekiwań. No bo z jednej strony fani koalicji 15 października spodziewali się, że skoro przychodzi prezes, to zostanie
rozjechany po prostu i zostaną mu wyciągnięte jakieś fakty, które co najmniej zatkają mu dech z piersi i będzie musiał albo na kogoś zwalić, albo przyznać, że tak, to jego pismo na przykład. Nic takiego nie nastąpiło. Z drugiej strony oczekiwanie było takie, że skoro prezes idzie, no to prezes zniszczy tą komisję i też nic takiego nie nastąpiło. Więc można powiedzieć takie, wychodzimy z takim remisem i to tak jak Radek, wiesz, bo niejednokrotnie byliśmy na meczu, idziesz na super mecz, wychodzisz, jest potem 0-0, pół strzału na bramkę i tak człowiek ma takie wrażenie, że w sumie no stracił dzień najpierw na oczekiwania na ten mecz, a potem na samym meczu. Mniej więcej mam takie wrażenia po dzisiejszej komisji. To nie znaczy oczywiście, no bo jednak przy 0-0 też ten punkcik się dostaje. Czasami ten punkcik potem jest decydujący o tym, że ktoś zdobył mistrza. Więc jak wszystkie rzeczy w polityce, na pewno musimy poczekać na to, jakie efekty będą tego przesłuchania. Na dzisiaj takie odczucia są pierwsze głębokiego rozczarowania, myślę, że z obu stron. Natomiast no, myślę, że zaraz przejdziemy do konkretów. Kilka rzeczy jednak dzisiaj usłyszeliśmy i one mogą mieć konsekwencje, może nie prawnokarne, ale myślę, że w dalszej historii mogą mieć znaczenie. Twój przedmówca, czyli doktor Oczkoś, zwrócił uwagę i nawet użył takiego sformułowania, które zapadło mi w pamięć, że prezes trochę wpuścił się w kanał, ponieważ powiedział, że bazuje we wszystkich swoich ocenach na tym, co mówił mu Mariusz Kamiński. Współpracował z nim, kiedy ten tworzył CBA i on uważa, że Mariusz Kamiński jest prawdomówny, podczas gdy Magdalena Sroka, przewodnicząca komisji, bardzo kategorycznie twierdzi, że już te pierwsze dokumenty, które wpłynęły do komisji, jednoznacznie stoją w sprzeczności z tym, co ogłaszano w tym tygodniu na tej dziwnej konferencji, prezentacji, gdzie Kamiński i Wąsik starali się przekuć tę narrację i ten stan wiedzy, jaki mieliśmy o Pegasusie, na swoją potrzebę budowania linii obrony. To rzeczywiście jest dzisiaj tak, że Jarosław Kaczyński, podobnie jak zresztą Andrzej Duda, stali się trochę zakładnikami tej moim zdaniem nie bardzo uzasadnionej faktami nadziei, że nigdy nie wyjdzie nieprawdomówność Kamińskiego i Wąsika na jaw. Ja myślę, że nie uważam, że Jarosław Kaczyński puścił się w kanał. Uważam, że zastosował dzisiaj dwie strategie, z których jedna może być trochę zdradliwa wewnętrznie partyjnie, ale obie mogą być skuteczne, jeśli chodzi o to, czy ktoś na pewno wszystko wyczyścił, co było do wyczyszczenia. Jak pamiętasz, wielokrotnie podczas tych 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy jedna rzecz nigdy nie ulegała wątpliwości. Jarosław Kaczyński niczego nie podpisuje. Jarosław Kaczyński nie bierze udziału formalnie w żadnych decyzjach. Jak powstawała komisja do spraw wyborów kopertowych, to wszyscy oczywiście mówią, pytania naprowadzają, że to Jarosław Kaczyński i tak dalej, i tak dalej. Ale decyzji żadnej nie podjął. Może Morawiecki, może Sasin, prawie Pegasusa, może Ziobro, może Kamiński. Jedno nazwisko tam się nigdy nie pojawia. Pojawia się nazwisko Jarosława Kaczyńskiego. Ja interpretuję tą jego dzisiejszą taką, że on bazował tylko na tym, co mówili mu Kamiński i Wąsi. Kamiński oczywiście zna bardzo długo, absolutnie mu ufa, wierzy. Nie jest potwierdzeniem, że Kamiński jest jakimś takim wow, wyjątkowym gościem, tylko jest uzasadnieniem, dlaczego ja nie dopytywałem. Znam Mariusza Kamińskiego 30 lat. Nigdy mnie nie zawiódł, zawsze był uczciwy, więc jak on mi mówi, że jest w porządku, no to kim ja bym był, żebym ja go sprawdzał? Jak ja mu wierzę. No dobrze, ale... Ja go nie sprawdzałem. Więc jak mnie zapytali o Giertycha, bo tam był taki wątek, że wyciągałem cytat Jarosława Kaczyńskiego i mówi, nie wiem nic o Giertychu, ale jak będę wicepremierem, będzie komitet, to zapytam. No i czy pan zapytał?
No i tu pojawia się druga taktyka Jarosława Kaczyńskiego, która może być zdradliwa według mnie z punktu widzenia jego wewnętrznego, wewnętrznych relacji w Prawie i Sprawiedliwości. Otóż Jarosław Kaczyński opowiadał przez chwilę, jak to z racji wieku już wielu rzeczy nie pamięta. Zabrzmiało to wręcz nawet, ja nawet czekałem w pewnym momencie na to, czy nie będziemy mieli takiego tabloidowego newsa. Jarosław Kaczyński przyznaje, że ma, demencję. Że ma początki demencji, tudzież Alzheimera. Nic takiego nie padło, ale było na zasadzie, jak tylko było cokolwiek kłopotliwego, jakaś próba konfrontacji, cytatu jego własnego, to najczęściej tego nie pamiętał, czy on to zrobił, czy nie zrobił, no bo tyle tego było. Generalnie to oczywiście w rządzie nic nie mógł. Tam poszedł tylko, żeby pisać ustawę o obronie ojczyzny. No mówmy się, miliony ustaw powstają w zaciszu partyjnych gabinetów. Jarosław Kaczyński też nie jedną ustawę w swoim gabinecie napisał z ekspertami i naprawdę do ustawy o obronie ojczyzny nie trzeba było zostawać wicepremierem do spraw bezpieczeństwa narodowego. Wszyscy, którzy pamiętają tamte okoliczności, wiedzą, że z innych zupełnie powodów politycznych Jarosław Kaczyński do rządu wchodził. Pytanie jest oczywiście zasadne, czy w kontekście też tej pierwszej taktyki, a może rzeczywiście było tak, że Jarosław Kaczyński nie chciał oglądać żadnych oficjalnie tajnych dokumentów. Nie chciał, żeby mu coś przynosiono, żeby coś podpisywał. Może też tak było. Kto wie? Z tego punktu widzenia oczywiście warto zapamiętać te słowa z dzisiejszej komisji, bo może się okazać, że no może rzeczywiście znajdzie się coś kompromitującego na Kamińskiego, Wąsika, na Ziobę, ale na Kaczyńskiego się nie znajdzie. Może tak być, ale to w takim razie zwrócę uwagę na jeszcze jednego gracza, który się trochę wybił na komisji. I to jest Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, który, przypomnijmy, no z PiS-em był blisko związany, był pierwszy raz posłem właśnie z list PiS-u i miał nawet takie wysokie loty polityczne w pewnym momencie, aż koledzy niczym Ikara mu wydziabali bardzo mocno skrzydła i runął. Jest też uznawany za no, polityka wyjątkowo nielubianego przez Jarosława Kaczyńskiego. Mówi się o tym, że Kaczyński go obarcza winą za storpedowanie tak zwanej piątki dla zwierząt, co miał uczynić na zlecenie, czy też dzięki sympatii, jaką wielką darzy tak zwaną branżę futrzarską. I Przemysław Wipler pytał o konkretny model starego telefonu, starej Nokii, podając taką insajderską wiedzę, że właśnie ten telefon był rekomendowany przez prezesa jako bezpieczny. To było w pierwszej części komisji śledczej, kiedy jeszcze rozmawiano z ekspertem. Czy ja dobrze odczytuję, że Przemysław Wipler, który jednak ma wielu kolegów jeszcze i takich szepczących wiewiórków, specjalnie mówię niegramatycznie, i postanowił zasiać w prezesie to ziarno niepokoju, że kurczę, a jeśli ja jednak się pomyliłem i oni wszyscy czytali moje SMS-y do najbliższych, najintymniejszych, najpoważniejszych interlokutorów i tak dalej, znają moje tajemnice, czy to jest coś, co mogło zamieszać w głowie prezesa? Nie sądzę, bo nie znam przypadku historii, w której Jarosław Kaczyński wysyłał SMS-a. Ale jakiś telefon ma, jeżeli... Pytanie, dobrze, sprytnie mnie zblekowałeś. Jak to się mówi, ma od tego ludzi. Okej, to w takim... Jarosław Kaczyński ma ludzi od wszystkiego. Ludzie go wożą, ludzie mu robią zakupy, ludzie mu przynoszą obiady, robią mu herbatę. Ale wysyłają SMS-y też za niego? Dają u niego w biurze. Nie wysyłają SMS-ów, bo Jarosław Kaczyński nie porozumiewa się według mnie SMS-ami. Telefon ma po to, żeby ktoś mógł do niego zadzwonić bezpośrednio. Ja pamiętam taką wspaniałą historię, którą kiedyś opowiadał mi jeden z polityków akurat z otoczenia Lecha Kaczyńskiego, ale myślę, że biorąc pod uwagę ten sam wiek, myślę, że poziom wykluczenia cyfrowego u nich jest podobny. Jarosława Kaczyńskiego raczej się nie zmienił.
to było taki, że Lech Kaczyński słynął z tego, że miał doskonałą pamięć i naprawdę potrafił niejednokrotnie tą pamięcią zaskoczyć. No i też obsługiwał tak zwaną Nokię prezydencką, to właśnie wtedy się mówiło na ten model Nokia prezydencka. I jeden z tych polityków, który musiał być w ciągłym kontakcie z prezydentem, wpisał mu swój numer telefonu, żeby za kliknięciem jednego przycisku ten numer telefonu wybrać, ale też miało to swoje znaczenie takie, że dzięki temu numer się identyfikował, bo tak, to był zastrzeżony. No ale prezydent nigdy nie wybierał tego numeru, tylko zawsze wpisywał numer z pamięci, w związku z czym nigdy się nie wyświetlał, więc to polityk już wiedział, że jak dzwoni do niego ktoś o dziwnej porze i się nie wyświetla numer, to na pewno prezydent, bo wpisał numer z pamięci. I myślę, że bracia są w tym aspekcie bardzo podobni i biorąc pod uwagę, że Jarosław Kaczyński wciąż dzielnie trwa przy telefonach, które oglądamy już głównie w Muzeum Techniki, choć wciąż wspominamy z sentymentem, to jednak myślę, że SMS-ów nie wysyłał, więc nie sądzę, żeby to w nim wzbudziło jakiekolwiek obawy. Myślę, że jedyne obawy, jakie może w nim wzbudzać ta sytuacja, o czym świadczy zachowanie też jednak bardzo stabilna i przemyślana taktyka posłów PiS-u we wszystkich komisjach śledczych, różnie wykonywana, no bo jednak mimo wszystko uważam, że chamstwo i buta Przemysława Czarnka versus chamstwo i buta Mariusza Goska i Jacka Ozdoby, to jednak jest trochę inna liga. No to musisz powiedzieć, bo niektórzy, którzy jakby są pełni uprzedzeń i niechęci dla polityków Zjednoczonej Prawicy, mogą tego nie zrozumieć. Co masz na myśli? Mam na myśli to, że jednak ta taktyka jest jednoznaczna. To jest taktyka po pierwsze na rozbicie każdego przesłuchania, licząc na to, co zwykle się udaje, że ludzie się zniechęcą i powiedzą, że Boże, jak zwykle wszyscy się kłócą, wszyscy są tacy sami. To jest taktyka PiS-u na czas po utracie władzy. Wszyscy są tacy sami. Może i my podsłuchiwaliśmy, ale przecież Tusk też podsłuchiwał. To od tego zaczął się Jarosław Kaczyński, zaczął pisać, czytać listę dziennikarzy podsłuchiwanych za czasów Donalda Tuska. Cel jest tylko jeden. My to robiliśmy, wy to robiliście, wy to robicie, tylko wy to robicie bardziej. My to robimy mniej, bo to my to robimy dla państwa. My to robimy dla bezpieczeństwa. My to robimy z gangsterami, przestępcami, nawet z mordercami się usłyszeliśmy. A wy to robicie z dziennikarzami, z politykami, którzy wam się nie podobają. Ale generalnie to do zasady jesteśmy racystami. Tylko my to robimy dla Polski, a wy to robicie dla Niemców, Ruskich, żeby zniszczyć państwo polskie. Tylko i wyłącznie intencje się różnią. Metody są te same. I taka jest cały czas taktyka PiS-u. Pokazywanie ludziom, to są ci sami. Oni mają te same metody, co i my. Też się robili to samo. Teraz też robią to, tylko gorzej. To jest tak jak kiedyś jest taki znakomity zresztą serial na Netflixie, Fałda, o specjalnej jednostce antyterrorystycznej izraelskiego wywiadu. I kiedyś ktoś mi powiedział w skrócie, że ten serial jest o tym, że Palestyńczycy są tam źli, czy Arabowie są źli, bo są źli, a Izraelczycy są źli, bo są dobrzy. I to dokładnie wypisz normalu i podejście PiS-u do wszystkiego. My robiliśmy coś źle, może byśmy naginali przepisy, chociaż nie do końca, bo zawsze staraliśmy się zmieniać te przepisy tak, żeby jak najmniej musieć nagiąć. Natomiast Platforma, Tusk, oni naginają te przepisy, no niestety w służbie obcych sił, obcych mocarstw, za nic mają Polaków i Polskę. W związku z czym cała ta taktyka jest jednoznaczna. Dzisiaj na komisji znowu ją mieliśmy w najlepszym wydaniu, łącznie z udziałem również pana świadka, cytując wielu członków komisji, którzy cały czas starali się nazywać Jarosława Kaczyńskiego panem świadkiem, za co on z nieskrywaną satysfakcją członkował się sformułowaniem
Pan członek. Tak, no. Widać było, jak on sprawia mu to satysfakcję, ile razy widzi tam takie. Tak, ten członek po prostu stawał mu przed oczami w ogóle aż no, tak. A przez przypadek mi się tak powiedział. To nie było reżyserowane. Przypominał się nam klasyk Józefa Zycha. Jeśli ktoś nie zna, bo jest młodszy od nas, polecam na YouTubie z pewnością, jak znajdzie, wpisze sobie marszałek Zych członek. Z pewnością znajdzie fragment wystąpienia pana marszałka z PSL-u kiedyś. Nie idź tą drogą, Mikołaju, nie idź tą drogą, bo mówimy o bardzo poważnych rzeczach, ale tak mówiąc zupełnie wprost, bo ty mówisz o tej taktyce, która rzeczywiście się powtarza i jest widoczna, tylko to jest taktyka, która moim zdaniem, no chyba... Powiedz mi, co myślisz, może się skończyć takim tak zwanym baranem w ścianę, czyli gołą głową w mur. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przypomnę wszystkim, że kiedy wybory okazały się tak, a nie inaczej rozstrzygnięte, czyli koalicja 15 października szykowała się do przejęcia władzy, to bardzo często słyszałem, a ci politycy są siebie warci, dogadają się, nie będzie żadnych szczególnych rozliczeń i tak dalej, i tak dalej. Mimo że te rozliczenia są dość powolne, to jednak są. I konsekwencje takie jak pobyt w więzieniu Kamińskiego i Wąsika, czy też odwołanie Jacka Kurskiego z Banku Światowego i wiele, wiele, wiele innych, jednak następują i zaraz dopiero mamy początek działania prokuratury pod nowym kierownictwem i może to być rzeczywiście to, na co wielu czeka, a w co wielu wątpiło. Reasumując, czy to taktyka, która nie jest skazana na porażkę, bo zaraz jednak zobaczymy, że jest inaczej i że działanie w praktyce Donalda Tuska, który mówi swoim ministrom, jeśli ich nie dokończymy, to oni dokończą nas, bo taki jest przekaz, powoduje, że to jednak błędny pomysł na to, jak budować linię obrony. Jak ty to oceniasz? Każdy pomysł oceniamy dopiero po finale. No dobra, pobaw się. Jesteś analitykiem, jestem tylko dziennikarzem, muszę mówić o tym, co jest tu i teraz, a czasami jednak staram się zgadywać. Do finału, o którym ty mówisz, a który był zapowiadany w kampanii, a z rozmów z politykami koalicji 15 października wiemy, że jest traktowany poważnie, że tu nie będzie żadnego odpuszczania. Każdy kolejny tydzień bez jakichś faktycznych rozliczeń, bo jednak to, co mówisz, nie traktujmy tylko jak rozliczenia. Każda ekipa, która przychodziła, wyrzucała ambasadorów, wyrzucała tych nominatów, których można było wyrzucić, robiła zmiany w spółkach Skarbu Państwa, robiła mniej czy bardziej udane audyty, wyciągała jakieś kwity. To się niczym nie różni. Różni się moim zdaniem, ale to na dłuższą. Ale nie było więzienia, tak? Nie, ale dobrze, ale umówmy się tak. Fakt, że Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik trafili za kratki, nie był w żaden sposób sprawą polityczną. Tak chcę tę sprawę postrzegać i przedstawiać Prawo i Sprawiedliwość, ale to nie była sprawa polityczna. No przecież to nie Donald Tusk ustalił na 20 grudnia termin ostatniej rozprawy w Sądzie Okręgowym i wyrok skazujący dla Kamińskiego i Wąsika. To Prawo i Sprawiedliwość woli uważać, że 13 grudnia to powołany rząd, a tydzień później już wsadzili Kamińskiego i Wąsika, bo się ich boją. Natomiast odejdźmy na chwilę od polityki. To nie jest element rozliczeń. Kamiński i Wąsik za sprawę gruntową po 15 latach za kratkami przez tydzień czy dwa, to nie jest element rozliczeń, które obiecywała koalicja 15 października w kampanii. Nie tego oczekują ich wyborcy, ale oczywiście PiS ma nadzieję wciąż, że tylko to się wydarzy. Wciąż jednak mimo wszystko uważają, że Tusk nie ma na tyle jaj, jak to się potocznie mówi, żeby kogokolwiek na przykład wsadzić do więzienia za sprawę polityczną, czy za
składanie fałszywych zeznań, co na przykład mamy teraz kasus opublikowanej przez Jacka Chałukowicza rozmowy pomiędzy Danielem Obajtkiem a Piotrem Niszczołem, o której oczywiście Jarosław Kaczyński nic nie wie, co w ogóle nas nie dziwi. Ja nie wiedziałem o tym rok temu od Mariusza Gierszewskiego, ale oczywiście Jarosław Kaczyński na pewno nie wiedział. Ja przynajmniej od 2 lat wiem, że takie rozmowy miały miejsce, że Daniel Obajtek był nagrywany. Okazuje się, że Jarosław Kaczyński jest najmniej poinformowaną osobą na scenie politycznej. Wszyscy dziennikarze wiedzą, wszyscy ludzie, którzy kręcą wokół polityki wiedzą, tylko Jarosław Kaczyński nic nie wie. Może to na Nowogrodzku się tam mało co dochodziło. No może jednak fakt, że nie możesz się pojawić gdzieś tam w kuluarach, w barze, na meczu, czy w sejmie na korytarzach, może się skutkuje tym, że nie wiesz, co się dzieje. No zjawisko bańki bardzo dobrze znamy. Nie, ale bądźmy poważni. Wydaje się, jak ktoś został ministrem, to wie wszystko, a wtedy właśnie wie mniej. Ale jednak z Jarosławem Kaczyńskim mówmy się, że jest to taktyka i traktujmy siebie poważnie, w związku z czym, no co miał powiedzieć? Tak wiem, że był nagrywany. No i oczywiście cały czas idziemy w zapatę, że nie. I Jacek Chałukowicz pokazał też teczkę z zeznaniami Daniela Obajtka, który w prokuraturze na pytania, o których podczas nagrań z... Nie w prokuraturze, w sądzie. W sądzie to jest chyba, to są zeznania w sądzie. Znaczy, tak się zeznawał pod przysięgą. No dobra, za składanie fałszywych zeznań, ale znowu, bo chyba nikt nie oczekuje, że te rozliczenia to będzie ściganie Daniela Obajtka za to, że powiedział, że o czymś nie słyszał, a jednak wychodzi w nagraniu, że o czymś słyszał. No, oczekiwania są znacznie większe, a te oczekiwania biorą się skąd? No biorą się ze wszystkich historii, które posłowie w czasie bycia w opozycji wyciągali na światło dzienne. Nie tylko poseł Joński, poseł Szczerba, no wiele tych kontroli poselskich tak naprawdę no pokazywało pewne fragmenty tego, co już niektórzy nazwali państwem mafijnym. Więc teraz, jeżeli już mają to państwo, przejęli to państwo z tych rąk, mają dostęp do wszystkich dokumentów, no to oczekują jak najszybciej nie powtórzenia tego, nie udowodnienia, ha, mieliśmy rację, tylko pokazania całości. Tego cały czas nie widzimy. Cały czas tych rozliczeń nie ma i uważam, że każdy tydzień braku tych rozliczeń będzie sprawiał, że PiS będzie podnosiło głowę, że ha, tak niby mieli wsadzać i tak dalej, a jednak znowu wyszło na nasze. Tym bardziej, że PiS nie czeka biernie. PiS jednak cały czas tą i taktykę przed komisją śledczą ma i tą narrację, bardzo, bardzo spójną narrację Jarosław Kaczyński znowu dzisiaj zaprezentował, mówiąc że mamy do czynienia, nie mieliśmy do czynienia z dyktaturą za jego rządów, za rządów PiSu, tylko mamy do czynienia z taką wprowadzeniem dyktatury teraz, kiedy rządzi Donald Tusk, łamie prawo, nagina procedury, a przecież już 8 lat temu inwigilował dziennikarzy, etc., etc. Do tego jeszcze dochodzi oczywiście koalicja drożyzny, więc cały czas PiS ma narrację, a mam wrażenie, że wejście do rządu i te 2, już 3 prawie miesiące rządzenia już tak bardzo mocno zajęły koalicję 15 października, że już na snucie spójnej narracji na zewnątrz do ludzi trochę brakuje sił, energii. Trudno powiedzieć czego. No być może oczywiście, na pewno fakt, że zbliżają się wybory samorządowe i znowu każdy ma tam swoje interesy rozbieżne kompletnie, czego mieliśmy. Każdy z koalicjantów, to chciałeś powiedzieć. Tak? Każdy z koalicjantów, czego efekt mieliśmy wczoraj w wymianie tweetów pomiędzy Donaldem Tuskiem i Szymonem Hołownią, gdzie niczym osioł ze Szreka wciął się również Robert Biedroń.
To powiedz, o co chodzi, bo musimy to przypomnieć. Znaczy, to jest ważny element, na pewno żyją w tym bardzo politycy koalicji. Dużo jest takiego zgrzytania zębami w Polsce 2050. Donald Tusk, wychodząc naprzeciw też wielu opiniom grup bardzo silnie i jednoznacznie wspierających jego, mówi, no to będą inne wybory, bo teraz wcześniej taktycznie prosiliśmy, żeby głosować na trzecią drogę. Teraz już trzeba głosować po prostu zgodnie z sercem. Nie wiem, jak to było dokładnie, nie mam przed sobą. No to... już nie trzeba głosować. Taktycznie 15 minut później jego tweeta skopiował Robert Biedroń. Nie wiem, szczerze mówiąc, zastanawiam się do dzisiaj, dlaczego niektórzy dziennikarze i publicyści uznają, że to jest skoordynowana akcja. Po prostu skopiował tego tweeta, przerobił tylko słowa Koalicji Obywatelskiej na lewicy. No dalibóg nie znam ani jednego wyborcy lewicy, który taktycznie zagłosował 15 października na trzecią drogę. Tym bardziej, że lewica też chybotała się tam na progu, w związku z czym nie sądzę, żeby ktoś odpuszczał wspaniałomyślnie głosowanie na lewicę, żeby ratować Hołownię z Kosinakiem. No śmiesznie wyszło. No tak, no generalnie wyszło co najmniej śmiesznie, na co oczywiście odpisał Szymon Hołownia. No i teraz tak, gdyby Szymon Hołownia był faktycznym politycznym liderem, a nie tylko człowiekiem z misją będę prezydentem, to odpisałby, że wyborcy trzeciej drogi głosują na trzecią drogę, bo wierzą w nasz program, którym jest to i to. Zadając kłam temu, co twierdzi Donald Tusk, że tak naprawdę to część wyborców trzeciej drogi to są wyborcy Koalicji Obywatelskiej, mimo że co do faktów Donald Tusk ma rację, ale o tym pewnie można by napisać wiele artykułów, analiz, rozprawek, jak duże znaczenie dla losów trzeciej drogi i lewicy miało wystąpienie Donalda Tuska na marszu 1 października. Według mnie kolosalne. Czyli odpuszczenie własnych ambicji, wyprzedzenia PiSu na rzecz tego, żeby cała późniejsza koalicja 15 października przekroczyła próg i żeby nie doszło do sytuacji z 2015 roku, kiedy głosy oddane na lewicę nie dość, że się zmarnowały, to w dodatku dały samodzielne rządy Zjednoczonej Prawicy. Szymon Hołownia odpisał Donaldowi Tuskowi, że umawialiśmy się, że odsuniemy PiS od władzy nie na 100 dni, tylko na zawsze. Dość kłótni. No, trochę nie wytrzymał ciśnienia, ponieważ oczywiście bardzo łatwo jest oskarżać koalicję 15 października o kłótnie, natomiast to nie są kłótnie. No. No, naprawdę ciężko jest znaleźć jakikolwiek wspólny interes przed 7 kwietnia między Donaldem Tuskiem, Włodzimierzem Czarzastym i Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czego najlepszym odzwierciedleniem jest wątek aborcji, o którym pisałem w ubiegłym tygodniu. Natomiast to nie znaczy, że to są kłótnie. To nie znaczy, że państwo, że koalicja wisi na włosku, no, że koalicja się nas rozpadnie. No nie. Polityka mała, partyjna, wyborczo samorządowa to jest jedno, a drugie to jest kwestia bycia razem dla jakiejś tam idei. No nie każda kłótnia między mężem i żoną kończy się od razu rozwodem. No ileś tych kłótni i naprawdę już brak jakichkolwiek punktów wspólnych, to dopiero wtedy jest taki moment, że nie, dobra, dajmy sobie spokój dla dobra wszystkich, tak? A nie jedna kłótnia, dwie czy trzy. W związku z czym porównując to trochę do takiego skomplikowanego związku małżeńskiego, bo złożonego z czterech panów. Poliamoria. Taka level hard. Trochę gangbang, trochę poliamoria, trochę stosunek przerywany. No nie, to jest bardzo, bardzo moim zdaniem śliski grunt. Mieliśmy tą drogą, natomiast no, trzymając się trochę tego porównania, bo zawsze porównania z życia są bardzo adekwatne do porównań z polityki, no to nie jest coś, co sprawia, że koalicja się źle ma. To jest taktyka, no to jest polityka. No. Polityka polega na tym, że każdy dba przede wszystkim o interes swojej formacji, czego wynikiem na przykład było to, że Donald Tusk jednak zdecydował się nie iść z lewicą w koalicji w wyborach samorządowych, czego efektem było to, że lewica wrzuciła jednak bardzo mocno temat aborcji w czasie kampanii samorządowej,
co oczywiście lewicy bardzo pomaga, Koalicji Obywatelskiej nie szkodzi, ale trzeciej drodze szkodzi bardzo. Bardzo, ale to bardzo, bardzo, ja chciałbym tutaj chyba przecinek postawić Mikołaju, tym bardziej, że no, będziemy jeszcze mieli chyba dużo okazji do rozmów o tym, w jakiej kondycji jest Polska 2050. Dużo się mówi o tym, że jednak skutecznie jest zmieniana w przystawkę PSL-owską. Dużo tutaj na pewno będzie jeszcze do omówienia. Drogi Mikołaju. Nie do końca się tylko zgadzam ze słowem zmieniana. A jak? Uważam, że od początku tak było. Okay. Polska 2050, gdyby nie PSL, myślę, że zaliczyłaby spektakularną klęskę w wyborach 15 października. I to nie ze względu na jakieś wady Szymona Hołowni, czy że tam politycy są słabi. To w ogóle nie o to chodzi, no. Siłą kampanijną w kampanii parlamentarnej są silne struktury. Polska 2050 nie ma silnych struktur. Sprawa w sumie trochę marginalna, ale jednak posła Gomoły też tego pokazują. On został zniszczony przez swoich własnych partyjnych kolegów. No. Tamta partia trochę jak kiedyś Ruch Palikota, trochę jak kiedyś Nowoczesna, no, klecona tak naprawdę z różnych ludzi, którzy gdzieś byli, gdzieś by chcieli być, a gdzieś kiedy się nie załapali. Nie ma podstawowych więzów lojalności. Takie na przykład, na które może liczyć Jarosław Kaczyński, mówiąc, że on Kamińskiemu ufa, bo on jest z nim w partii jest z nim od 24 lat. 24 lata w jednej partii. No to drogi prezesie, bez porównania, muszę przekazać przykrą informację. Myślę, że niedługo to zaufanie trzeba będzie zweryfikować i na pewno będziemy o tym rozmawiać w kolejnych odcinkach Podejrzanych Polityków Ekstra. Dziękuję ci bardzo. To jest tak, zaufanie deklaratywne, pamiętaj. Oczywiście. Ufaj, lecz sprawdzaj i oglądaj Podejrzanych Polityków, a też zachęcam wszystkich do dyskutowania nad twoim kolejnym tekstem na naszej nowej grupie facebookowej fanów Podejrzanych Polityków. Mam nadzieję, że też będę mógł przekazać od ciebie jakieś ewentualne odpowiedzi na różne wątki, które się tam pojawią, bo Facebook to nie jest coś, co ty lubisz. Mikołaj Wójcik, analityk polityczny, ekspert od Public Affairs, wieloletni dziennikarz polityczny, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie, dobrego weekendu życzę wszystkim. Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.